Siemanko, ludziska, z tej strony Metsu i witam was w przebudowie z zagranicznego klubu. Dzisiaj miała pojawić się przebudowa klubu z Serie A, ale po ostatnim meczu Real Madryt z Walencją, gdzie królewscy przegrali 4-1, no delikatnie mówiąc się zdenerwowałem i postanowiłem, że czas przebudować ten zespół. Już na sam start mówię, że nie będzie to realistyczna przebudowa, po prostu chcę stworzyć taki zespół marzeń, pozbyć się tych piłkarzy, których albo nie lubię, albo którzy dla mnie są cieniami samych siebie sprzed lat, zbudować mocny team i przeprowadzić prawdziwą rewolucję kadrową, której nie umie do tej pory przeprowadzić Zidane. No to z tych, co nie lubię, no to na pewno pozbędę się Vasqueza, a z tych, którzy są cieniami samego siebie, no to na pewno Marcelo i Isco rzucają się na pierwszy plan, ale moim zdaniem Asensio i Varane również powinni odejść, bo jakoś brakuje im motywacji, już to widać, żeby grać w barwach Realu, a w innym zespole jeszcze mogą sporo osiągnąć, mają duży potencjał, ale w Realu zdecydowanie go nie pokazują, a myślę, że w innym zespole Asensio i Varane jeszcze pokażą bardzo dobry poziom. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to prezentuje się w sposób następujący. Skład oczywiście na papierze wygląda bardzo dobrze, ale tak jak mówiłem, chcę go dość mocno przebudować i stworzyć swój zespół marzeń. No i tych piłkarzy, których wymieniłem na samym początku, oczywiście wystawiam na listę transferową i mam nadzieję, że w miarę sprawnie i za dobre pieniądze ich sprzedam. No Mbappé tutaj, jak widzimy, PSG nie chce oddać, ale poczekam, może zmienią zdanie, może będą jakieś problemy finansowe, kto tam wie. Nie wiadomo, co się zdarzy, więc na start kupujemy Bernardo Silva 125 milionów i miejmy nadzieję, że nie będzie tak kontuzjogenny jak Hazard. Tutaj Asensio sprzedany za 70 milionów do Chelsea, dobre pieniądze jak za tak kontuzjogennego gracza. 90 milionów dostaliśmy za Varana od Manchester United, świetny deal moim zdaniem. I tutaj kupiliśmy Dayota Upamecano za 55 milionów i mamy świetnego stopera, który na pewno da sobie radę. Isco sprzedany do PSG za 60 milionów. Niech mu się tam wiedzie. Jeśli chodzi o turniej przedsezonowy, no to tutaj widzicie wygrana faza grupowa. Jeśli chodzi o półfinał, pokonaliśmy Romę, a w wielkim finale Bayer Leverkusen. I do wydania mamy jeszcze 282 miliony. Dodatkowo sprzedajemy Lucasa Vasqueza do Arsenalu za 22. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby dać mu dziewiątkę, i do Aston Villa Marcelo. No delikatnie mówiąc, ten piłkarz już nie dojeżdża, może tam zagra na skrzydle i pokaże się z dobrej strony. Prawie 350 milionów już mamy do wydania. No i czas na poważne zakupy najdroższych piłkarzy. Kylian Mbappé, można już go kupić. Więc co? Płacimy 240 milionów i witamy go w naszym zespole. No i jeszcze dokupujemy Gaję, bo skoro zdenerwowała mnie tak Walencja, to muszę im podkraść kapitana przynajmniej. Tyle dobrego z tego będzie. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Benzema lekko wycofany za Mbappé. Myślę, że na tej pozycji da sobie świetnie radę. Gramy z Celtą Vigo, zaprezentujmy piękny futbol, taki jak chcieliby widzieć kibice królewskich. I jak widzimy Real w natarciu, bardzo ładnie tutaj rozgrywamy piłkę. Na spokojnie, 6 minuta. Jest to zagranie na pole karne, 1-0, Fede Valverde. Idealnie Urugwajczyk to wykończył i od 7 minuty mamy prowadzenie. Idziemy po drugą bramkę, zobaczmy, czy to się uda. Tutaj zagranie przed pole karne, jeszcze odnaleziony Mbappé i mamy 2-0. Tak jest, świetne przywitanie z kibicami królewskich, tego przesympatycznego Francuza. No i dokonamy tutaj oczywiście zmian, niech też rezerwowi sobie pograją. Czy będzie trzecie trafienie? Patrzymy, tak jest! Mamy Karima Benzema, który opuszcza w tym momencie boisko, ale pięknie żegna się z publicznością. No i tutaj jeszcze Vinicius potrafi wykończyć, 4-0. I to jest prawdziwa fiesta w naszym wykonaniu. Bawimy się na boisku. 4-0. Takie mecze chciałbym oglądać w prawdziwym życiu. Pierwszy klasyk 1-1 z Barceloną. Dobry wynik. Nie ma tragedii. Dwa największe transfery w tym okienku należą do nas, a trzeci do Barcelony, więc jak widać, Liga Hiszpańska przynajmniej w FIFA szaleje. Bo w prawdziwym życiu, delikatnie mówiąc, wielkich pieniędzy, jeśli chodzi o transfery, obecnie tam nie ma. Szachtar, Inter i Borussia Mönchengladbach to są nasi rywale w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na start wygrywamy z Gladbach 2-1, dobry początek. Jak nam pójdzie z Szachtarem? 3-1. Udało się wygrać, nie tak jak w prawdziwym życiu. Tutaj ten wynik wygląda zdecydowanie lepiej, 1-1 z Interem. Okej, trzeba szanować ten wynik, mają dobry skład i trzeba na nich uważać. Pierwsze miejsce po 10 kolejkach, 9 zwycięstw i 1 remis z Barceloną. Na razie wszystko układa się po naszej myśli. Granada, Elche i Huesca w strefie spadkowej, a nasz podstawowy skład wygląda spoko, a niektórzy piłkarze nawet się rozwijają, jak na przykład Fede Valverde czy Upamecano. Drugi raz remis z Interem 1-1, ok, teraz musimy zacząć wygrywać i wygrywamy z Gladbach 3-2,
Świetny wynik. I jeszcze został nam Szachtar 2-0. Spokojne zwycięstwo, to mi się podoba. I oznacza to, że w fazie grupowej zajmujemy pierwsze miejsce, druga Borussia Mönchengladbach, a w Lidze Europy zagra Inter. No, mogą tam powalczyć zdecydowanie. Losujemy RB Lipsk, losowanie marzeń. Tego rywala na spokojnie możemy pokonać. I już jesteśmy myślami w ćwierćfinale. Remis z Atletico 1-1, Hazard i Felipe zdobywcami bramek. Czas na Super Puchar Hiszpanii, gramy w półfinale z Realem Sociedad. I wygrywamy 2-1, dobrze. I kto będzie naszym rywalem w finale? Athletic Bilbao pokonał po rzutach karnych Barcelonę. I jak nam pójdzie z Baskami, przekonajmy się. 3-2, piękny wynik. Ale transfery Bilbao, delikatnie mówiąc, w FIFA nie są piękne. No i tutaj wygrywamy. Super puchar. No i co? Jeszcze musimy do tego kilka trofeów dołożyć, ale to jest dobre na sam początek. Łezka pokonana w 1/16 finału Pucharu Króla. Tutaj grałem w ogóle takim zespołem rezerw, który wam za chwilę zaprezentuję, ale po 20 kolejkach nadal jesteśmy liderem. 4 punkty przewagi nad Barceloną, 9 nad Atletico. To już jest w miarę komfortowa przewaga. A jak się prezentuje strefa spadkowa? No ewidentnie Beniaminkowie nie lubią La Liga i chcą wrócić tam, gdzie ich miejsce. Chociaż w prawdziwym życiu radzą sobie zdecydowanie lepiej. No i nasz podstawowy skład. I jeszcze zaprezentuję wam skład rezerw, który mimo wszystko wygląda bardzo fajnie. Dostają tutaj szansę ci, którzy nie grają w podstawie. I dają sobie radę, jak widać, z Malagą zwycięstwo 3-1. I w ćwierćfinale gramy z Realem Sociedad. Niezwykle wymagający rywal. W zimowym oknie już bez transferów, bo letnie było bardzo udane okienko. Więc w zimę nie musimy ratunkowych ruchów robić. 3-2 zwycięstwo Sociedad i w półfinale Deportivo Alaves. Nie no, droga do finału stoi przed nami otworem. Tutaj puściłem Modricia do Interu. No bo już u nas nie miał szans na grę, a tam na spokojnie będzie grał. Z Lipskiem wygrywamy pierwsze spotkanie 2-0. Eliminujemy Deportivo Alaves i w wielkim finale Pucharu Króla zagramy z FC Barceloną. No i tutaj zwycięstwo w lidze z Barceloną 1-0, to mi się podoba. Ponczuś zdobył bramkę, no i tutaj Lipsk pokonany 1-0. No i na spokojnie jesteśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. I przekonajmy się, kto będzie naszym rywalem. Czy mieliśmy szczęście? Barcelona. No, w Lidze Mistrzów to jest bardzo dobre losowanie, nie oszukujmy się. 4 punkty przewagi po 30 kolejkach nad Barcą. 6 nad Atletico. Okej, to nie jest dużo. Jeszcze 8 kolejek przed nami. No ewidentnie Beniaminkowie nie chcą grać w La Liga i bardzo szybko chcą się pożegnać z tymi rozgrywkami. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, Valverde czy Upamecano, czy nawet Gaje rozwijają się fantastycznie. 2-2 w Barcelonie, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Jak będzie w rewanżu? Po rzutach karnych udaje nam się awansować. Dzięki Busquets, że otwarłeś nam wrota półfinału. Jesteś naszym 12. zawodnikiem. No i co? Szykujemy się teraz do starcia w finale Pucharu Króla. No niestety bez dwóch podstawowych obrońców musi grać Militon i Nacho. Oj, będzie interesująco. Czy damy radę bez Ramosa? Przekonajmy się. W natarciu Real. Piękne podanie 1-0. Kylian Mbappé, nasza nowa gwiazda, wprowadza nową erę w królewskich. Barcelona dąży do wyrównania. Ładnie Griezmann. Otrzymuje podanie w polu karnym i niestety 1-1. 24. minuta i to spotkanie zaczyna się od nowa. Ale Real idzie po swoje. Czy zdobędziemy drugą bramkę? Spokojnie tutaj rozgrywamy piłkę. Rozrzucenie na skrzydło Bernardo Silva. No i tak jest. 2-1 dla królewskich. 33. minuta. I jest taki wynik, jak być powinien. Ale dla nas 2-1 to za mało. Idziemy po trzecią bramkę Benzema. On na podwieszonym napastniku potrafi zagrać fajnie. Za plecami Mbappé dokonuje cudów. No i dokonamy oczywiście zmian, żeby tutaj zespół też zyskał nowe siły. Casemiro m.in. przesunięty na środek obrony. A to jeszcze nie koniec, Hazard. Ależ pięknie to wykończył. Schodzi z boiska, ale pięknie żegna się z publicznością. Barcelona nie chce się poddać. Messi jeszcze wycofał. Messi ponownie. No i bramka na 4-2. 2 minuty do końca. Czy jeszcze Barcelona zdoła wyrównać? Oczywiście, że nie. Wygrywamy 4-2. I do nas należy Puchar Króla. No, dokładamy coś do Super Pucharu. Na razie idzie nam dobrze. Widzimy Griezmann królem strzelców na pocieszenie dla Barcelony. Tutaj Modric najlepszym asystentem, wiadomo, z tego naszego zespołu rezerw. I Ter Stegen wraz z Paczeko najwięcej czystych kąt. No i tutaj widzicie, wyeliminowany, tak jak było pokazane wcześniej, Barcelona w Lidze Mistrzów i trafiamy na Manchester City w półfinale.
No i wygrywamy, jak Varana nie ma na boisku, to nie ma 12 gracza. Manchester City więc sobie zdecydowanie z nami nie radzą, 1-1 w Madrycie. I witamy finał Ligi Mistrzów, gdzie naszym rywalem będzie Liverpool. Oj, tutaj jest jeden problem. Mają bramkarza, a nie Kariusa. I na pewno tutaj będą problemy. 2-1 Atletico pokonane w lidze, taki wynik mi się podoba. Ostatnia kolejka, zwycięstwo z Realem Betis 2-1. Co oznacza? Właśnie co to oznacza? Zwycięstwo w lidze, 101 punktów. Barcelona miała aż 100, ale tym jednym punktem przegrała mistrzostwo. 3 Atletico, 4 Real Betis, 5 Sevilla, 6 Real Sociedad. Zobaczmy jeszcze strefę spadkową. Elche, Cadiz i Huesca żegnają się szybko z La Liga. Griezmann królem strzelców, no fantastyczny sezon Francuza, trzeba mu to oddać. Hazard za to najlepszym asystentem, drugie miejsce Karima Benzemy. Ter Stegen i Oblak najwięcej czystych kąt, są to fantastyczni bramkarze. A my szykujemy się do finału Ligi Mistrzów. Czy damy radę? Przeciwko Liverpoolowi przekonajmy się. Spokojnie, królewscy tutaj konstruują tą akcję. I tutaj Mbappé jest faulowany i sędzia musi podyktować rzut karny, tak się dzieje. Sam poszkodowany podejdzie do piłki. Oczywiście będę to pokazywał w symulacji. Kylian Mbappé i mamy 1-0. Alisson wyczuł jego intencje, ale nie dał rady interweniować. Real prowadzi od 17 minuty. No i idziemy pod drugą bramkę. Dobre dogranie Mbappé. Jeszcze dojrzał Fede i 2-0. Fede Valverde to jest nasza perełka w tym sezonie. Robi co może, by tylko utrzymać miejsce w podstawowym składzie, a konkurencja oczywiście naciska. Idziemy po trzecią bramkę. Fede Valverde, bohater finału. Cóż za mecz Urugwajczyka. Naprawdę. Ciężko znaleźć słowa, by opisać jego grę. Liverpool jednak się nie poddaje. Jest Firmino! I bramka na 3-1. 18 minut do końca. Jeszcze mogą tutaj być emocje. Ale królewscy starają się zabić te emocje i tak się dzieje. 4-1. Martin Odegaard. Norweg w finale dobija rywali. No i tutaj wygrywamy 4-1. I zdobywamy Ligę Mistrzów. Tak jest. Super puchar. Puchar króla. Mistrzostwo i do tego Liga Mistrzów. Ależ sezon królewskich. Suarez wraz ze Sterlingiem, królami strzelców Ligi Mistrzów. Najlepszym asystentem nasz ulubiony Eden Hazard. No i tutaj David De Gea najwięcej czystych kąt. No i na sam koniec tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Myślę, że wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie. Piłkarze wiadomo fajnie też się rozwijali. Fede Valverde, Gaia czy choćby Upamecano poczynili wielki postęp w tym sezonie. I za to należy ich chwalić. Już tam z ławki naciska m.in. Odegaard na Benzemę. No i taka rywalizacja jest potrzebna. Jeśli chodzi o poszczególne indywidualne statystyki piłkarzy, kto miał najwięcej występów, Courtois, Carvajal, Casemiro, Fede Valverde, Benzema oraz Hazard po 59 meczów dla królewskich. Hazard bez kontuzji. Widać, że to jest FIFA, a nie prawdziwe życie. Jak on mógł nie doznać kontuzji? To jest jakiś cud. I teraz zobaczmy bramki. Benzema najwięcej, drugi Hazard, a trzeci Mbappé. Widać, ta trójka świetnie współpracowała, a Silva też wypracował w miarę dużo goli. Jeśli chodzi o asysty, pierwszy Hazard, drugi Benzema, a trzeci Kylian Mbappé. To była nasza czołowa trójka, jeśli chodzi o ofensywę. No i co? Zobaczmy pozostałe puchary. Super puchar należy do Sevilla, hiszpańska dominacja w Europie. A do kogo Liga Europy? Do Paris Saint-Germain. Pokonali w finale Leicester. Paryżanie nie mogą zdobyć Ligi Mistrzów, więc przynajmniej mają Ligę Europy. My wygraliśmy super puchar, do tego dołożyliśmy Puchar Króla. Następnie oczywiście wygraliśmy rozgrywki La Liga z 1 punktem przewagi nad Barceloną. No i co? I dołożyliśmy to trofeum, które Real kocha najbardziej, czyli Ligę Mistrzów. Wiadomo, jeśli chodzi o transfery, była to nierealistyczna przebudowa, ale właśnie taka miała być. Jako fan królewskich, przynajmniej w FIFA chciałem coś fajnego zobaczyć, jeśli chodzi o ten zespół, bo w prawdziwym życiu ich gra, jak się patrzy, to delikatnie mówiąc, nie sprawia przyjemności. Jest to dość mocne męczenie buły. A i nie zapowiada się na jakąś wielką poprawę, ale kto wie, w sumie, czy może być gorzej? Teraz, co nie zrobią, to i tak będzie lepiej. Bo jak się patrzy na ich grę, no to mimo iż często wyniki były, no to przyjemności z oglądania nie było. Miejmy nadzieję, że albo Zidane, albo ktoś inny przeprowadzi w tym klubie prawdziwą rewolucję kadrową, no i że nie prześpią ponownie tego momentu, bo może być naprawdę nieciekawie, jeśli realnie zacznie robić jakieś w miarę sensownych transferów i wymieniać poszczególne ogniwa w zespole. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale i za tydzień już na pewno będzie przebudowa klubu z Serie A. Trzymajcie się!